przywrócenie wieku emerytalnego. Radio Konsita. Proszę słuchać. Mówimy tutaj o kłamstwach Google, o oszustwach Google, o inwigilacji jednostronnej Google. Proszę słuchać sąsiednich filmów, audycji, komentarzy naszego radia. To KFM, Euro, Konsita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. A więc gospodarka, a więc program odpowiedzialnego rozwoju, tak jak wcześniej powiedziałam, przygotowany przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Pierwsze projekty ustaw zostały już przyjęte przez Sejm. Rząd pracuje nad kolejnymi i kolejne będą wpływały sukcesywnie do parlamentu. To są ustawy, które przede wszystkim wychodzą naprzeciw polskim przedsiębiorcom. Chodzi nam o to, ażeby polscy przedsiębiorcy mieli odpowiednie warunki do realizacji swoich planów, żeby mogli się rozwijać, ale też z drugiej strony proponujemy i zachęcamy do inwestowania. Do inwestowania właśnie tutaj w Polsce i stąd te przepisy, które będziemy w tej chwili proponować, mają też taki cel. Budżet państwa jest stabilny. Budżet państwa jest stabilny i wszystkie te projekty, te plany, które przyjęliśmy w tym roku, będą realizowane. Ma pełne zabezpieczenie program Rodzina 500+, ma pełne zabezpieczenie finansowe również wszystkie pozostałe projekty społeczne. Ja przypomnę państwu, że pozytywne efekty zaczynają przynosić również już te zmiany, które wprowadziliśmy w uszczelnieniu systemu podatkowego. Ponad 11 miliardów złotych, ponad planowane dochody zostały w tym roku znalazły się w budżecie państwa. To są efekty działania właśnie poprzez zmiany w systemie podatkowym, poprzez zmiany ustaw dotyczących podatku VAT, uszczelniania systemu. I to będziemy konsekwentnie również realizowali. W Polsce jest wystarczająca ilość pieniędzy na to, by realizować ambitne projekty społeczne, ambitne projekty gospodarcze, tylko że musi być przede wszystkim mądra i skuteczna polityka finansowa państwa. I tak to w tej chwili się dzieje. Chcę też państwu powiedzieć, że nie ma absolutnie żadnych powodów do tego, aby obawiać się, że sytuacja finansowa Polski w przyszłym roku miałaby się z jakichś powodów pogorszyć. Te projekty zmian, które zostały już przygotowane i wprowadzone, zaczynają w tej chwili przynosić pozytywny efekt. I w związku z tym chciałam się również zwrócić do parlamentarzystów, do naszych kolegów posłów, również z klubów opozycyjnych, ażeby razem z nami wspólnie podjęli właśnie tę pracę na rzecz Polski, Polaków, żeby te ambitne projekty rozwojowe, ambitne programy gospodarcze dla przedsiębiorców, przecież prawie wszyscy posłowie z każdego klubu parlamentarnego zawsze podkreślają, że ich celem jest praca na rzecz właśnie przedsiębiorców, gospodarki, więc zróbmy to razem. Zróbmy to razem, są dobre projekty, jest dobry plan. Polska potrzebuje takiej mądrej polityki gospodarczej, która została przygotowana i sądzę, że właśnie w tej dyskusji parlamentarnej, w tej rozmowie na temat spraw gospodarczych możemy bardzo dużo dobrych projektów dla Polski wspólnie podjąć. Jest tylko potrzebna wola, współpraca i skoncentrowanie się na tym, na co czekają Polacy. A Polacy czekają w tej chwili przede wszystkim na tym, na to, że w polskim Sejmie będzie rozmowa na temat ich problemów, ich spraw. Nie przepychanki ze strony opozycji, nie próby bojkotowania prac nad budżetem państwa, ale wspólna praca nad tym budżetem. Jesteśmy otwarci do przyjmowania dobrych pomysłów, do dyskusji przyjmowania takich rozwiązań, które będą służyły właśnie polskiej gospodarce i będą skoncentrowane na sprawach polskich obywateli. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani premier. A teraz o zabranie głosu bardzo proszę marszałka Sejmu, pana Marka Kuchcińskiego. Etapu procedury.
Szanowni Państwo, 16 grupnia 2016 roku na skutek zablokowania mównicy sejmowej przez posłów klubów opozycyjnych i uniemożliwienia mi prowadzenia obrad podjąłem decyzję o kontynuacji posiedzenia obrad posiedzenia Sejmu na sali kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja ta wynika z konstytucyjnych kompetencji marszałka Sejmu dotyczących przewodniczenia obrad, ale także z obowiązków posłów podczas tych obrad. Zostały postawione publiczne pytania, publicznie pytania i do nich się w tej chwili odniosę. Marszałek Sejmu ma wynikający z konstytucji i regulaminu Sejmu obowiązek takiego przewodniczenia obradom Sejmu, aby nie dopuszczać do wypowiedzi odbiegających od tematu obrad. Wówczas tematem obrad była debata nad głosowania nad budżetem państwa na rok 2017. Dyskusja podczas obrad oraz pytania stawiane podczas głosowań nie mogą być oderwane od meritum sprawy, a tak właśnie zachowywała się grupa posłów. Ich wystąpienia nie dotyczyły ustawy budżetowej, ale innych zagadnień. Posłowie naruszyli tym samym obowiązki wynikające z regulaminu Sejmu. Działania te przyjęły formę demonstracji i okupacji mównicy, uniemożliwiając prowadzenie głosowania. W związku z tym, dla zachowania powagi i porządku na sali posiedzeń, musiałem podjąć kroki zapewniające kontynuację obrad. Zwróciłem się z prośbą na posiedzeniu Konwentu Seniorów do przewodniczących klubów parlamentarnych o umożliwienie prowadzenia obrad w sali plenarnej. Bezskutecznie. Miałem więc dwa rozwiązania. Po pierwsze, poprosić Straż Marszałkowską o przywrócenie porządku, ale uznałem to rozwiązanie za niewskazane. I wybrałem drugie rozwiązanie, zdecydowałem o przeniesieniu posiedzenia do innej sali, aby w ten sposób kontynuować obrady i zabezpieczyć powagę Sejmu. W przeszłości obrady Sejmu odbywały się już w sali kolumnowej. Podejmując tę decyzję, wykonywałem swój konstytucyjny obowiązek przewodniczącemu przewodzenia obrad Sejmu Rzeczypospolitej, obejmujący m.in. wskazanie miejsca tych obrad. Proszę Państwa, Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. We wszystkich głosowaniach przeprowadzonych w sali kolumnowej 16 grudnia 2016 roku brała udział wymagana konstytucyjnie liczba posłów, czyli ponad 230 posłów. Wszyscy posłowie biorący udział w posiedzeniu Sejmu w tym dniu zostali poinformowani o kontynuacji obrad w sali kolumnowej SMS-ami jako w informacji SMS-owej oraz poprzez komunikat wyświetlany na sali plenarnej w Sejmie, na ekranach. Każdy z posłów mógł wejść do sali kolumnowej jej głównym wyjściem i brać udział w każdym głosowaniu. Na posiedzeniu Sejmu w tym dniu dziennikarze mieli możliwość obserwowania oraz rejestrowania obrad przy wejściu głównym, przed wejściem głównym do sali kolumnowej. Zapewniony był także przekaz przez kamery sejmowe i transmisja internetowa bezpośrednia. Nie było więc naruszenia jawności obrad, gdyż każda ich część była transmitowana i jest możliwa do odtworzenia. W odniesieniu do głosowań przeprowadzonych w sali kolumnowej, z uwagi na warunki techniczno-organizacyjne tam istniejące, podjąłem decyzję o zarządzeniu głosowania poprzez podniesienie ręki zgodnie z regulaminem i obliczanie głosów przez posłów sekretarzy. Ogłaszałem wyniki głosowania na podstawie przedstawionych protokołów. Uznać zatem należy, że głosowania przeprowadzone zostały w sposób zgodny z artykułem 188 ust. 3 regulaminu Sejmu. 33. posiedzenie Sejmu zostało zakończone, a ustawa budżetowa została uchwalona. Proszę Państwa, konkluzja jest jednoznaczna. Kontynuacja w dniu 16 grudnia.
2016 roku posiedzenie Sejmu w sali kolumnowej była w pełni zgodna z konstytucją i regulaminem Sejmu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie marszałku. A teraz o zabranie głosu bardzo proszę marszałka Senatu pana Stanisława Karczewskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie państwa witam. Ja powiem kilka słów o pracy Senatu. Po pierwsze o pracach, które toczą się w trybie legislacyjnym. Przyjęliśmy i przyjmujemy te ustawy, które wpływają do nas ze Sejmu, podpisane przez pana marszałka. To również mój i senatorów konstytucyjny obowiązek, aby wydać opinię w stosunku do tych ustaw, które do nas wpływają i wpłynęły. Część ustaw już wczoraj przyjęliśmy, dziś kończymy posiedzenie Senatu. Bardzo mnie cieszy to, że w Senacie w spokoju, choć chwilami ten spokój był zaburzany, ale udało nam się jednak w ciszy i spokoju przyjąć te ustawy, które mieliśmy obowiązek przyjąć, obowiązek wynikający z zapisu 121 artykułu Konstytucji. Cieszy mnie, że senatorowie Platformy Obywatelskiej zrozumieli, że obstrukcja, że przedłużanie obrad, że zakłócanie obrad jest niezgodne z regulaminem i jest niepotrzebne, zbyteczne i w ciszy i spokoju uchwaliliśmy te ustawy. Dziś kończymy, jak mówię, posiedzenie o 1 o godzinie 13 mamy ostatnie głosowania, później o godzinie 15 wspólny opłatek. Zaprosiłem kardynała Kazimierza Nycza, być może przyjdzie na nasze wspólne opłatkowe spotkanie. Spotkaliśmy się również w Senacie, gdzie temperatura sporu politycznego jest zawsze niższa. Spotkaliśmy się również z dziennikarzami. Spotkałem się z dziennikarzami dwukrotnie po to, żeby wyjaśnić, porozmawiać o pracy dziennikarzy w parlamencie, w Sejmie i w Senacie. Ustaliliśmy, a przede wszystkim ja przekazałem wielokrotnie, jeszcze raz przekazuję tą informację główną, że nie było naszym zamiarem, aby ograniczyć dostęp dziennikarzy do prac parlamentarnych posłów i senatorów. Ten dostęp był i będzie, ale chcemy usprawnić państwa pracę i chcemy polepszyć warunki. Polepszyć warunki przez wybudowanie centrum prasowego, które już w tej chwili jest w końcowej fazie organizacji. Tam będzie można w sposób bardzo dobry i w dobrych warunkach przeprowadzić wywiady z politykami, ale również pracować. Będzie można mieć dostęp do internetu, do komputerów, a również będzie pokój socjalny, którego dla dziennikarzy po prostu nie było. Ustaliliśmy na ostatnim spotkaniu z dziennikarzami, że przywracamy dalej. Żadne dokumenty nie zostały podpisane. Nie zostało nic ustalone, co skutkowałoby ograniczeniem pracy i dostępu dziennikarzy. Ustaliliśmy z dziennikarzami, że te warunki, na których dziennikarze pracowali do tej pory, będą obowiązywały nadal. My będziemy pracować i będziemy przedstawiać nowe warunki. Ustaliłem datę 6 stycznia do Święta Trzech Króli, że przedstawimy razem z panem marszałkiem Kuchcińskim nowe warunki pracy i będziemy w dalszym ciągu z dziennikarzami na ten temat rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie marszałku. A teraz o zabranie głosu bardzo proszę wicemarszałka Sejmu pana Ryszarda Terleckiego. Szanowni państwo, chcieliśmy też powiedzieć, że nasz klub parlamentarny, klub Prawa i Sprawiedliwości jest otwarty na rozmowy i współpracę z tymi wszystkimi, którzy posłami i senatorami, którzy nie chcą uczestniczyć w zamieszaniu, jakie powstało w ostatnich dniach Sejmu. W Sejmie, którzy nie chcą uczestniczyć w wywoływanych tam awanturach czy przypadkach naruszania przepisów regulaminu i prawa, którzy chcą pracować
na rzecz Polski i Polaków. Mamy przed sobą rok wytężonej pracy, mamy wiele projektów i ustaw, które przygotowujemy. Zapraszamy wszystkich posłów, którzy gotowi są dotrzymać swoich wyborczych zobowiązań, bo przecież byli wybierani nie po to, żeby uczestniczyć w awanturach, ale po to, żeby pracować na rzecz Polski. Otóż wszystkich tych posłów zapraszamy do współpracy i do dyskusji, bo oczywiste jest, że będą różnice zdań, że będą rozmaite uwagi, które często jesteśmy, których oczekujemy, które jesteśmy gotowi wziąć pod uwagę, ale wymaga to właśnie pracy i rozmowy, a nie zakłócania obrad Sejmu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie marszałku. Na tym kończymy nasze spotkanie. Bardzo serdecznie wszystkim państwu dziękujemy za uwagę. Dziękuję panu. Jeszcze może, proszę państwa, jeśli pan pozwoli, bardzo proszę, panie rzeczniku, ja chciałem złożyć w imieniu kierownictwa partii serdeczne życzenia miłych, zdrowych, wesołych świąt i dobrego nowego roku wszystkim Polakom, niezależnie od tego, jakie mają poglądy polityczne. Chcielibyśmy, żeby to był spokojny, dobry rok, rok rozwoju Polski, ale chcielibyśmy, żeby tego wszystkiego, co jest ludzkim szczęściem, było jak najwięcej wśród wszystkich. W rodzinach i w tych, którzy są sami, by każdy Polak mógł później przy końcu tego 2017 roku uważać, że to był rok dobry. Byśmy mogli ten rok zapisać dobrze także w polskiej historii. Wierzymy, że tak będzie. Jesteśmy przekonani, że to, co dzisiaj się dzieje i co zakłóca spokój wielu Polaków, to tylko przejściowy incydent, że pójdziemy dalej, że to będzie droga ku sukcesom ku lepszej Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie prezesie. Dziękujemy, pani premier. Dziękujemy panu marszałkom. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Tak jak mówiliśmy, nie przewidujemy pytań. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. To konferencja prasowa. Dzisiaj pani premier, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, marszałków Sejmu, Senatu i przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Rząd i Prawo i Sprawiedliwość wyciągają ponownie rękę do opozycji i proponują m.in. co piąte posiedzenie Sejmu porządek ustala opozycja. Ale równocześnie prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi, mamy do czynienia z działaniami przestępczymi, prosimy opozycję o poszanowanie prawa. A z nami jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie profesorze, jak pan przyjmuje to wystąpienie najważniejszych osób w państwie dzisiaj? One przemówiły, one wyciągnęły rękę do tych, którzy również okupują salę sejmową. Jarosław Kaczyński mówi o takim przedstawicielu opozycji, liderze opozycji. Na te słowa wychodzi Ryszard Petru i mówi, no to może ja tak mniej więcej bym zinterpretował jego wypowiedź, ale wydaje się, że opozycja nie bardzo teraz chyba wie co robić i jak się wycofać z tej żenującej sytuacji, w którą wpędziła Polskę. Witam ojca, witam radzie słuchaczy. No to jest sytuacja niezwykle trudna dla tej liberalnej opozycji, ponieważ wydaje się, że metody charakterystyczne jeszcze 20-30 lat temu prawda, kiedy był stan wojenny, one są nieadekwatne do współczesności. Znaczy, próba przekazywania na całego dnia jakichś prestacji antyrządowych, kumulacja tych wystąpień, być może niektórzy mówią, że chęć do
odbicia Sejmu i zrobienia zamkniętego Majdanu, nadzoru Majdanu Kijowskiego. Trzeba powiedzieć, jakie były zamiary, to wyglądało naprawdę groźnie w pewnym momencie, bo mamy tutaj wyszkarty agresji słownej przynajmniej, co ale przecież to bardzo krótki dystansem słowa do czynu. Chciałem wywołać posłów, czy posłanki, jak posłanka to mówi. No tam niektóre przedmioty w panią poseł także leciały. No czy też blokada samochodu Jarosława Kaczyńskiego i jego przyjechania do grobu swojego brata. To są rzeczy, które w kulturze zwykłej się umieszczą, nawet jeśli ktoś się wspiera. A to mówi dopiero w kulturze politycznej, gdzie ewentualny konflikt może skutkować destabilizacją państwa. Znaczy, to wszystko wygląda na to, takie jest wrażenie, nie tylko wygląda, bo znaczy, nie tylko, że my o tym wiemy, ale jest powszechne wrażenie społeczne, że tu nie chodzi o, nie chodziło o żadną demokrację, że tu nie chodziło o media, że tu nie chodziło o tego posła jednego, który tam nie mógł się do końca jakoby wypowiedzieć i z tego powodu zaczął kupować potem marszałka i mównicę sejmową, bo kiedyś w mediach publicznych pytano mnie o to, ja mówię, to jest mniej więcej tak, jakby nie by nie pasowało, bo tutaj lata w tym pokoju kuchaj i wyciągnąłbym armatę i rozsadził całe studio w celu, prawda, likwidacji tej muchy. Więc oczywiście z powodu tego, że jeden poseł nie mógł się do końca wypowiedzieć, wysadzić całe państwo czy zablokować działalność parlamentu, to jest rzecz niezwykle, byśmy powiedzieli, no obnażająca te dziwne intencje. Więc powszechne jest przekonanie, że po prostu chęć władzy tak mocno zdestabilizowała emocje i zradykalizowała działanie wtedy środowiska. A może też, panie profesorze, ta radykalizacja następuje, że oni po prostu bronią swojej skóry, bo może dostawali do tej pory tak niewiarygodnie wielkie pieniądze, przywileje, możliwości prywatyzacji, możliwości reprywatyzacji, jak w Warszawie, Amber Goldy, wszystkie te afery, ośmiorniczki, no tego wszystkiego oni są dzisiaj pozbawieni, a być może niektórym z nich grozi zwyczajnie za przestępstwa, których być może się dopuszczali, także jakaś odpowiedzialność karna i oni dobrze o tym wiedzą i dzisiaj po prostu bronią tego jak niepodległości, bo po prostu boją się, że przyjdzie taki dzień, że pójdą za przeproszeniem do ciupy. Ale ojcze, nawet jeśli tak jest, to sposób, jaki wybrano, obnażał to. Znaczy, że tu chodzi o uwieść, bierzemy pod uwagę nawet pieniądze czy dotacje dla niektórych mediów wychodzących ze spółek Skarbu Państwa. To wszystko mieści się w kategorii akurat rozdysponowania środków publicznych deficytowych. To mieści się w kategorii władzy, więc władza i pieniądze idą w parze ze sobą. W tym względzie, jeśli to się, czyli użyto środków tak nieadekwatnie do problemu, bo przecież te środki to się używa, no nie wiem, w momencie, kiedy w Polsce rzeczywiście byłby stan wojenny, do którego oni obecną polską sytuację porównali. Gdyby to rzeczywiście była sytuacja Aleppo, jak to padło z mównicy Parlamentu Europejskiego, a więc gdzie starano się ten Parlament Europejski, a nawet Komisję Europejską zaangażować wewnętrzne sprawy Polski. Ale przeciętny obywatel doskonale diagnozuje, że tak nie jest. Pamięta stan wojenny, pamięta czołgi na ulicach, aresztowanie 10 tysięcy przywódców Solidarności, internowanie, pamięta godzinę policyjną. Póki no, tak nie jest, radykalnie tak nie jest. W związku z czym tak mocno się rozeszli z tymi odczuciami społecznymi, że rzeczywiście uwierzyli w emocje, które towarzyszą im, a nie temu, co odczuwają zwykli obywatele. I teraz w tym względzie tak radykalne, tak to rozwinięcie się z tym, co czuje społeczeństwo, spowodowało z jednej strony grozę, poczucie grozy, a z drugiej strony śmieszność. Potem, prawda, badające poległy na przedsmykach, prawda, człowiek, który udawał nieboszczyka, no to rzeczywiście jest tylko obraz tej groteskowości. Nie da szansy jednak, które ci w międzyczasie się pojawiały, żeby wejść i mówić, żeby przystąpić do dialogu lub żeby po prostu odpuścić pana wojcie.
zmarnowana. I to jest taka pułapka, którą sami weszli i nie bardzo jest droga powrotu, bo te pojedyncze słowa i propozycje są gigantycznie daleko idące. No to się mówimy, że przywódcy opozycji ma szansę mieć uprawnienia, no wtedy może będzie sobie co piąty sejm, wtedy porządek jakby opozycja mogła tworzyć porządek do nas. To są niewyobrażenie. Przywileje lidera opozycji także, bo o takiej takich instytucji mówił premier Jarosław Kaczyński, więc no panie profesorze, wydaje się, że tę tak zwaną opozycję, no to zadowoli albo krew na ulicy, albo po prostu jak Jarosław Kaczyński by wyszedł i powiedział, weźcie władzę. No, tylko by pan wie, oni chyba może nas rozumieją, szczególnie taki, połączone z tą wielką tragedią w Berlinie, więc no weźmy skalę, prawda, kto tutaj się tam martwi o to, że poseł Szczerba nie mógł przeczytać w obrazach, tam giną ludzie, rzeczy nieprzystające, więc są w pewnej pułapce. Sami w nią weszli i stoczyli bój, stoczyli bitwę, można porównać do jakiejś bitwy, na polu, którym się wygrać na zasadniczo nie mogli, czyli na nas wziąć jakiś program społeczny, który ludziom, którym ludzie żyją, o to się wspierać, o ludzkie sprawy i gdzieś nawet radykalniejsze formy protestu przejmować, to wziąć nawet typowe dla siebie za dość mocnie ruch na os. Prezydencie, droga jest bardzo trudna, bo pamiętajmy o tym, iż droga, bo pamiętajmy o tym, że to się robi po prostu i tragiczne i śmieszne zarazem. A dla władzy z kolei stoczenie tej bitwy, która była przygotowana, bo widać, że były nie tylko kanapki przygotowane, ale i te wystąpienia w Parlamencie Europejskim, przypomnijmy, to miało 13 grudnia, pierwotnie te obrady. To wszystko było tak skumulowane i przygotowane, że jeśli się ta bitwa miała stoczyć, to lepiej, że ona się, że ona była o te sprawy ostatecznie nie tak ważne dla życia społecznego, dla życia zwykłych ludzi, ale przez to właśnie bardzo mocno obnażyła, o co się toczy gra. Przecież nie o Trybunał Konstytucyjny, przecież nie o Węgla i przecież nie o jednego posła, no, który wydobywał się, no powiedzmy sobie szczerze, delikatnie, mówiąc nieparlamentarnie, ale chodzi w najbardziej świecie o władzę. I to wszystko też dało obraz tej agresji, a pamiętajmy, że Polacy nie oczekują, a w przedświecami nikt nie oczekuje agresji wojny domowej, nawet wojna w parlamencie jest polityczna, ale oczekuje pewnego pokoju i spokoju. Bo panie profesorze, no trudno, żeby policja nie broniła, no w sposób, no absolutnie powiedziałbym, no delikatny wejścia do Sejmu, żeby no wszystko było puszczone na samopas wobec rozchuśtania nastrojów pewnych grup ludzi, którzy zachowują się jak dziczy. Zresztą proponuję, żebyśmy posłuchali, panie profesorze, jak zaatakowano minister edukacji narodowej, ludzie, którzy chcą uczyć polskie dzieci i zajmować się reformą edukacji, atakują w ten sposób minister edukacji narodowej. ESU i tak dalej, takie określenia od edukatorów. Wspomniał pan profesor także o tym, że Jarosław Kaczyński chciał odwiedzić grupę brata i także jego samochód został zaatakowany przez kociarzy czy środowiska sprzyjające. No i co na ten temat mówi obrońca demokracji pani poseł Pomaska? Jarosław Kaczyński musi się liczyć z tym,
że będzie rzeczywiście te formy protestu widział w różnych miejscach. Albo się cofnie, albo rzeczywiście będzie miał kłopoty z poruszaniem się po kraju. Poseł Pawłowicz przy wyjściu z Sejmu zostaje zaatakowana. Rzucają w nią różnego rodzaju plastikowe butelki, wyzwiska, naruszają nietykalność i jest to poseł na Sejm Rzeczypospolitej, a były prezydent Bronisław Komorowski cieszy się. Proszę Państwa, mamy także swoje satysfakcje. Ja miałem wczoraj satysfakcję oglądając, wcześniej przedwczoraj oglądając jedną ze znanych pań posłanek partii rządzącej, gdy czmychała z polskiego Sejmu pod eskortą Policji Państwowej. Mieliśmy tą satysfakcję wszyscy i pewnie wszyscy myślimy, niech już tak zostanie. Panie profesorze, poza tym, że Bronisław Komorowski objawia się po prostu, że mieliśmy głupiego i nieodpowiedzialnego prezydenta, czy to także można uznać za podżeganie do nienawiści i do czynów przestępczych, skoro jest satysfakcja z tego, że atakuje się posłów? To niech prawnicy ocenią, natomiast ja nie byłbym zadowolony, gdyby na przykład prezydentem był Bronisław Komorowski i byłby tak traktowany przez jakichś chuliganów, ponieważ to była mimo wszystko głowa państwa, a nie żaden minister, który był w poprzedniej ekipie, który byłby tak wezywany, zwłaszcza gdyby to była kobieta, bo kultura wymaga tego, żeby uszanować godność człowieka, już nie mówiąc, że pamiętajmy, że ministrowie, posłowie, a zarazem prezydent reprezentują państwo polskie, jego godność, w związku z czym absolutnie są pewne zasady, które powinny regulować relacje wzajemne międzyludzkie, a w świecie polityki także. W tym względzie to wyszło właśnie, co nie było widać przez tyle lat, ten PR, ta dominacja w mediach w czasie ośmioletnich rządów PO-PSL, jakby przesłaniała nieraz poprzez ręczne nawyki medialne ten sposób politykowania czy obraz agresji, która gdzieś tam ukryta cały czas była. No więc to wszystko, kiedy wyszło, to jest to duża klęska wizerunkowa. My sobie może dzisiaj jeszcze tego nie zdajemy sprawy, ale weszli w pułapkę bardzo dużo. Również domagając się tak poszerzonych praw opozycji, no też nie będzie im łatwo nawet podzielić te propozycje, które padły w szeregu PiS. No bo proszę pamiętać, że propozycja tego, ażeby specjalne uprawnienia miał przywódca opozycji, to są pytanie, kto tym przywódcą będzie. W sposób oczywisty jawią się już dwa innego schetna i przywódca nowoczesnej, czyli Ryszard Petru. To, co było jednością jeszcze ich w tym ataku na PiS, już tą jednością może nie być w momencie, kiedy trzeba ustalić. Słyszę też, panie profesorze, o tym, jaką kupują tę salę, ponieważ tam według zarządzenia zresztą wspomnianego Bronisława Komorowskiego, gdyby był marszałkiem Sejmu, posłowie poza posiedzeniami nie mogą przebywać na sali Sejmu, tylko uprawnieni pracownicy, tam powiedzmy jakiś nadzór, sprzątanie, coś takiego. No oni tę salę okupują, zachowują się prawie tak, jakby tam im się nie wiadomo,
wiadomo co chciało, że zimno, że no, takie różne historie, ale później idą do łazienki, pomalują się pomadką, czymś tam, jakiś puderek sobie nałożą, który zawsze mają w torebkach, no i biegną do tego studia takiej telewizji, siakiej telewizji, takiego radia, a ich mają pod dostatkiem, ponieważ media liberalne, lewicowe to przecież lwia część całego rynku medialnego w Polsce, które również podsycają nastroje. Że do opozycji parlamentarna większość i władze PiS wyciągają rękę, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zaproponował rozwiązania, które mają być gwarancją wzmocnienia roli klubów opozycyjnych. Zastrzegł jednocześnie, że ta rozmowa dotycząca tych właśnie propozycji możliwa będzie dopiero po wyciszeniu wszystkich napięć i bojowniczych nastrojów. Do tego apelu prezesa Prawa i Sprawiedliwości dołączył także szef sejmowego klubu tej partii, zapraszamy wszystkich posłów, którzy do końca chcą dotrzymać swoich wyborczych zobowiązań, bo przecież byli wybierani nie po to, żeby uczestniczyć w awanturach, ale po to, żeby pracować na rzecz Polski. Otóż wszystkich tych posłów zapraszamy do współpracy i do dyskusji, bo oczywiste jest, że będą różnice zdań, że będą rozmaite uwagi, których oczekujemy, które jesteśmy nie będą wziąć pod uwagę, ale wymaga to właśnie pracy i rozmawiania, zakłócania obrad. Nie ma tych rozwiązań, jakie miałyby przekonać opozycję do zaprzestania protestów, znalazła się propozycja powołania szefa całej opozycji, a także taka propozycja, by za porządek obrad na cokolwiek sejmowym posiedzeniu odpowiadały właśnie kluby opozycyjne. Propozycja rozwiązania konfliktu w Sejmie, o którym mówił nasz reporter Rzyna Osówka. Posłowie opozycji krytycznie apel prezesa Prawa i Sprawiedliwości do deklaracji wyciągniętej ręki. Lider nowoczesnego szatka powiedział, że Jarosław Kaczyński wyciąga rękę, a jednocześnie straszy więzieniem. Nazywa to, co my robimy, działania przestępcą. Przyznam szczerze, dawno nie widziałem tego typu wyciągnięte ręki. Chciałem zobaczyć dobrą wolę, że to jest protest w miejscu. To nie, czy wysypają policję, żandarmerię z pod Sejmu, likwidują banki. Jeżeli ktoś mówi o wyciągnięte ręce, to ja powiem, sprawdzam. Oczekiwałbym dzisiaj spotkania z prezesem PiS-u, Jarosławem Kaczyńskim. Kolejna cyta, wyciągnięta ręka, to są nawet marnowanie wyciągnięte ręki. W ocenie byłej premier Ewy Kopacz z Platformy Obywatelskiej liderzy PiS-u nie cofnęli się ani o krok, jeśli chodzi o sprawę głosowań budżetowych, które aczkolwiek pewnie nie odpuszczą i dlatego też apel do Polaków o mądrość w tym, o rozsądek, o pokój także wobec siebie. To, co się odbyło na sali kolumnowej z nielegalnym wywołaniem głosowania, liczenie kilkusekundowe przez sekretarzy, czy brak oczywiście obecności, to jest jedna rzecz, to jest farsa z polskiego parlamentu, ale też milczenie polskiego parlamentu. Pokój ludziom dobrej woli, jak będziemy też śpiewać podczas pasterki, a później dzielić się opłatkiem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę część. Będziemy przyglądać się sprawie, bo ona, choć wydaje się wyciszana, to mimo wszystko może być cały czas rozwojowa. No, z racji tych jakichś takich ambicji, no, czegokolwiek, ale raczej nie należy się spodziewać rozsądku u wszystkich, oby większość była rozsądna. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, pan profesor Mieczysław Ryba, nasz gość. Za chwilę, proszę Państwa, jeszcze jedna rozmowa, bowiem dzisiaj został przez pana prezydenta mianowany prezes Trybunału Konstytucyjnego. Liderów Zjednoczonej Prawicy, nie tylko do Jarosława Kaczyńskiego, ale również do Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina. Po słowach księdza kardynała Nycza, które dają nadzieję, że może przyjść na powtórne spotkanie do Sejmu, może stworzyć tą przestrzeń do spotkania i do rozmowy. Bez rozmowy nie rozwiążemy tego konfliktu. Konflikt, który próbuje się zażegnać, wybuchł w Sejmie w piątek, był powodem demonstracji przed parlamentem i pałacem prezydenckim, a także okupacji przez opozycję sali plenarnej. Jest nowy prezes Trybunału Konstytucyjnego, który dotychczasowo sędzia w Trybunale, Julio Przyłębska. Wspomniany prezydent powołał
Nowym prezesem Trybunału Konstytucyjnego została pani sędzia Julia Przyłębska. Pan prezydent, wręczając nominację, powiedział: chciałbym, żeby Trybunał Konstytucyjny zabrał się do normalnej pracy. Tego sobie pewnie wszyscy życzymy, a z nami jest pan Piotr Łukasz Andrzejewski, były senator, sędzia Trybunału Stanu. Witam serdecznie, panie sędzio, szczęść Boże. Witam, witam ojca redaktora i szanownych państwa, szczęść Boże. Panie sędzio, to wróci do normalności, jak już sędzia Rzepliński opuścił Trybunał Konstytucyjny, już wreszcie Trybunał Konstytucyjny, nie będziemy się nim zajmować, a on będzie zajmował się zwykłymi sprawami? Mam nadzieję, takie przynajmniej są nasze życzenia, życzenia są pobożne. Natomiast skala oporu przez ten komitet obłędnej destrukcji, bo tak kot trzeba nazywać, i tych, którzy nie są dzisiaj opozycją, tylko są właśnie destrukcją totalną państwa i prawa, będzie trwał, jak nie pod, to pod innym pretekstem. Natomiast Trybunał Konstytucyjny ogromnie stracił na tej schizmie kierowanej przez prezesa Rzeplińskiego i dzisiaj mamy nadzieję, że wróci do właściwej formuły, którą określa Konstytucja, że wróci do tej formuły, której Konstytucja mówi, że podlega regulacji Trybunał Konstytucyjny władzy ustawodawczej Sejmu, Senatu i Prezydenta w zakresie tego, jak ma się zbierać, kto jest sędzią, co stanowi o ważności orzeczenia i wreszcie, że decyduje nie tylko dopisywanie przez Trybunał treści do Konstytucji, ale decyduje kompetencja władzy ustawodawczej, jaką treść prawa należy nadawać. No i jest to dzisiaj zdolność do normalnej pracy, bo przecież Trybunał ma kilkadziesiąt spraw zaległych, nie mówiąc już o skargach obywatelskich, nie pełnił swojej właściwej roli. I teraz mamy ochotę odetchnąć żółtko przed świętami i przyjrzeć się temu, jak dalece możemy dalej uzdrawiać tą straszliwą destrukcję państwa i prawa, którą gotuje nam ta grupa destrukcyjna, która pretenduje do miana opozycji. No właśnie, w Trybunale Konstytucyjnym jest jeszcze sędzia Biernat. To jest sędzia, który pełni funkcję wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, także za sędziego Rzeplińskiego. No i wsławił się między innymi powiedzeniem, że sędzia Rzepliński jest nieśmiertelny. To zadam pytanie, czy Rzepliński będzie żył w Biernacie pod kierownictwem Julii Przyłębskiej? Wydaje mi się, że tak, dlatego że sędzia Biernat od dzisiaj był siłą również napędzającą jego uzasadnienia, jego tezy forsowane były tezami, które nie pasują do roli, jaką przydaliśmy Trybunałowi Konstytucyjnemu w aktualnej konstytucji. On po prostu nie przyjął do wiadomości, że Trybunał w tej konstytucji został pozbawiony prawa powszechnej wykładni treści konstytucji. On uważa, że można te abstrakcyjne przepisy konstytucji wypełniać treścią przez sam Trybunał z pominięciem władzy ustawodawczej. I to jest, wydaje mi się, trwanie w błędzie rzeczą diabelską. Może też ze świętami jakaś refleksja u niego nastąpi, musimy się o to modlić. Panie sędzio, a jak pan patrzy na te działania opozycji, na okupację sali sejmowej, na próbę wywołania jakiegoś zamachu i obalenia rządu, z którą mieliśmy do czynienia. Dzisiaj także Komisja Europejska zajmuje się sprawą Polski. Wypowiedzi polityków, także byłego prezydenta, który ma satysfakcję, że atakowani są ludzie, również przedstawiciele narodu, jakim są posłowie. Jak pan wszystko na to patrzy z punktu widzenia sędziego Trybunału Stanu? To po pierwsze, ale po drugie także współtwórcy Konstytucji. Wydaje mi się, że jest to żałosne. Jest to żałosne walczenie o pozycję, której pozbawił naród i kartka wyborcza tych, którzy dotąd po okrągłym stole korzystali obiema rękami, jak dowodzi afera podsłuchowa, ujawnione treści, jakimi intencjami się kierował i prezydent Komorowski był i cały ten układ, który dzisiaj tak usiłuje wywrócić
wszystkich porządnych w Polsce, szukając nawet źródeł za granicą. To przypomina, jak już mówiłem, XVIII wiek, ale tym razem się nie uda z wasalizowaniem Polski i przywrócenie do władzy tych, którzy uważają, że im się ona wyłącznie należy, bo oni powinni decydować o wszystkim, a nie społeczeństwo i naród. To jest, ociera się o prawo karne. No, jesteśmy bardzo wdzięczni. Ostatnie propozycje ojcowską dobrocią, nie waham się tego powiedzieć, pojednawcze ze strony prezesa Kaczyńskiego, pani premier czy prezydenta, pokazują tylko jeszcze bardziej złość, co ci ludzie dzisiaj szukają za wszelką cenę konfliktu. Mam nadzieję, że święta może trochę to złagodzą, ewentualnie należy podjąć kroki adekwatne do tej sytuacji, ale to może pomyślmy o tym po świętach, jeżeli refleksja się nie obudzi. No bo normalnie, jeżeli ktoś, a tak to chyba należy rozumieć, jeżeli ktoś mówi, że Jarosław Kaczyński nie będzie mógł się swobodnie poruszać po kraju, bo będzie atakowany. Jeśli ktoś mówi, że mamy satysfakcję i niech tak zostanie, gdy atakuje się poseł Pawłowicz, no to to jest, ja nie jestem tak prawnikiem, ale to jest chyba jakieś podżeganie do czynów zabronionych. Tak jest. Jest to podżeganie do przestępstw. Z tym, że trzeba każdemu z nich uchylać immunitet, jak chce inną drogę. Wtedy, kiedy uniemożliwiają działanie parlamentu i obstrukcję parlamentarną w ramach przemocy, bo jest to forma przemocy, jeszcze wspierana z zewnątrz, planowana w Parlamencie Europejskim, bo mówił o tym zresztą, że nie na Aleppo trzeba zwracać uwagę, czy na terrorystów, tylko na ulicę Warszawy. Mówił Janusz Lewandowski w Parlamencie dwa dni przedtem i wywoływał tam w zasadzie już to, co się stało później, czyli było to zaplanowane przez określony sztab ludzi, destrukcja państwa i prawa polskiego. I należy szukać nie długiej drogi, ale krótkiej poprzez regulamin Sejmu i poprzez ustawę o prawach posłów i senatorów, po prostu tych ludzi pozbawiać ich uposażenia, no diety dawać na biura poselskie, na wszystko, ale dlaczego mamy płacić, a płacimy sporo posłom czy senatorom z racji tego, że wywracają polski system prawny i naruszają prawo karne. Czekając, oni celowo prowokują, żeby oskarżyć później, że tu się rodzi władza totalitarna. No bo ale może się to skończyć zbrodnią, tak jak prezydenta Narutowicza, przypominam, zabił fanatyk, ale w dobrej wierze, tak samo z czystej nienawiści pana Rosiaka w biurze, chcąc zamordować Kaczyńskiego, zamordował stronnik właśnie tej opcji, która wzywa dzisiaj do oporu i wzywa do zbrodni, tak powiedzmy to sobie. Wyraźnie wzywają dzisiaj do zbrodni. No, my się nie dajemy prowokować. Z ojcowską troskliwością patrzymy, bo to są też Polacy. Za nich też Chrystus umarł na krzyżu. W związku z tym musimy na razie patrzeć pobłażliwie, ale no, wszystko do czasu. No właśnie to jest to pytanie, kiedy ten czas się wyczerpie, kiedy przyjdzie jakieś opamiętanie, no bo tego byśmy sobie życzyli. Polacy nie zasługują na niepokój, Polacy nie zasługują na waśnie, tym bardziej na jakieś burdy na ulicach wywoływane w sposób celowy dla własnych gier przez takich czy innych polityków, którzy, jak rozmawiałem przed chwilą z panem profesorem Rybą, udają, że są na jakimś froncie walki w sali sejmowej, twierdząc, że zimno, że chłodno, niemalże Antarktyda. Później 2-3 godziny tam pobędą, porobią sobie selfie, zdjęcia, przesłania wideo. Później idą do hotelu, później idą do łazienki, pomalują się i do studia TVN-u, do TOK FM, do jakichś tam jeszcze innych sprzyjających im mediów. Żałosna groteska, odrealniona, wspierana przez tych, którym się dzisiaj dobra zmiana w Polsce nie podoba. Dobra zmiana, którą wybrało społeczeństwo. I my będziemy to realizować, dlatego że mamy głębokie poczucie i słuszności, i życia w prawdzie, i życia w sprawiedliwości. Współczuję im. Pokój ludziom dobrej woli. Niech te życzenia wybrzmiewają jak najczęściej. Panie sędzio, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże we wszystkim.
za święta, cieszmy się. Światło Boże niech spłynie i na nie. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Łukasz Andrzejewski, senator, sędzia Trybunału Stanu i współtwórca Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, był naszym gościem. Ta rozmowa kończy wydanie Aktualności Dnia. Za chwilę wiadomości. Do Polski dodatkowe rekomendacje, powiedział wiceprzewodniczący Komisji Franz Timmermans. Bruksela uważa, że władze w Warszawie nie wypełniły dotychczasowych zaleceń dotyczących rozwiązania kryzysu wokół Trybunału. Timmermans podkreślił, że jeśli nie będzie odpowiedzi, Komisja podejmie kolejne kroki. W styczniu Komisja Europejska wszczęła wobec Polski procedurę w sprawie praworządności w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. W czerwcu wydała opinię krytyczną wobec polskich władz. Natomiast pod koniec lipca Komisja opublikowała rekomendacje, które są drugim etapem procedury praworządności. Trzeci etap umożliwia nałożenie sankcji na kraj członkowski, w tym zawieszenie prawa głosu tego kraju. Wymaga to jednak jednomyślnego uznania przez przywódców państw unijnych. Wiadomo, że takiej zgody nie będzie. Bo przecież podczas piątkowych głosowań w sali kolumnowej prawo nie zostało w żadnym wypadku naruszone, podkreślił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Jego zdaniem nie ma żadnego powodu do powtarzania głosowania. Chodzi o piątkowe głosowanie w sali kolumnowej, m.in. nad ustawą budżetową na 2017 rok. Jeśli projekt budżetu, który został przyjęty przez Sejm, zostanie przyjęty przez Senat, to nie ma tu żadnych, nie mamy tu żadnych wątpliwości. Apelujemy, żeby przedstawiciele opozycji poważnie traktowali swoje obowiązki, a nie na co to dużo mówić wykupiali, że nie ma żadnego powodu do powtarzania głosowania, nie ma żadnych podstaw do tego prawnych, to po prostu jest niemożliwe. Szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości powiedział też, że zostały poczynione kroki, aby doszło do spotkania opozycji z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim. W ostatnich dniach opozycja podjęła działania mające na celu zablokowanie prac polskiego parlamentu. Politycy PO do dziś okupują salę plenarną parlamentu. W ich ocenie posiedzenie Sejmu, które odbyło się w sali kolumnowej, było nielegalne, a budżet w ogóle nie został uchwalony. Domagają się przywrócenia głosowań. Ubezpieczyciele obniżą opłaty likwidacyjne związane z polisami z elementem inwestycyjnym. Wynika z porozumienia zawartego przez UOKiK z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi. Umowa dotyczy klientów, których nie objęły wcześniejsze decyzje urzędu oraz seniorów. W komunikacie UOKiK poinformowało, że porozumienia wejdą w życie 1 stycznia. Na ich podstawie ubezpieczyciele obniżą wysokość opłat likwidacyjnych dla konkretnych produktów inwestycyjnych, mówi Marek nie chciał prezes UOKiK. W latach 2015 i 2016 wydaliśmy 17 decyzji, w których ubezpieczyciele zobowiązali się do obniżenia opłat likwidacji. Najważniejszym problemem dla klientów były wysokie koszty rezygnacji z polis. Decyzje, które wtedy wydaliśmy, dotyczyły ponad 600 tysięcy konsumentów. Nie objęły niestety wszystkich ze względu na przedawnienie. Zastanawialiśmy się, jak pomóc tej grupie konsumentów. W efekcie ubezpieczyciele obniżą opłaty likwidacyjne tym klientom, których nie dotyczyły wcześniejsze decyzje w urzędzie.
komunikacie napisano, że porozumienia dotyczą także klientów, którzy zawarli umowę po 1 stycznia 2008 roku, ukończyli 61 lat i jednocześnie rozwiązali ją po 65 roku życia, ponosząc konsekwencje finansowe. Teraz tacy klienci będą mieli prawo do zwrotu różnicy między opłatą likwidacyjną pobraną na starych zasadach, a tą, którą musieli zapłacić obecnie. Wniosek w tej sprawie konsument może złożyć w ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie porozumienia. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak spotkał się z funkcjonariuszami służb porządkowych, którzy będą pełnić służbę w czasie Bożego Narodzenia. Dzięki Wam pozostani Polacy mogą spędzić ten czas z rodzinami w poczuciu bezpieczeństwa, powiedział minister. W spotkaniu opłatkowym z kierownictwem MSWiA udział wzięli policjanci, strażacy, pracownicy Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu. Mariusz Błaszczak podziękował im za sumienną służbę, dzięki której w Polsce święta są czasem spokojnym. W ten sposób minister odniósł się do ostatniego zamachu terrorystycznego, do którego doszło w Berlinie podczas bożonarodzeniowego jarmarku. Szef MSWiA złożył też życzenia. Święta spędzicie Państwo na służbie. A więc chciałbym na Państwa ręce złożyć wyrazy podziękowania Państwa najbliższym, Państwa rodzinom za rozumiałość, za wsparcie, jakiego na co dzień Państwu udzielają. Proszę przyjąć też życzenia spokojnej służby, jak najmniej interwencji, żeby święta Bożego Narodzenia były czasem spokoju i radości. Wszystkiego dobrego. Jednocześnie Mariusz Błaszczak wskazał, że rząd zrobił wiele, aby Polska mogła być krajem bezpiecznym. Jako przykłady wymienił m.in. stworzenie ustawy antyterrorystycznej oraz modernizację służb mundurowych. Szef MSWiA przypomniał, że od nowego roku pensje funkcjonariuszy wzrosną o 250 zł. I tą informacją kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. 23 minuty po 14. Załóżmy, że jesteśmy świadkami takiego wydarzenia. Życzymy terroryzmu. Czy rzuca się, Amen. O Pani, której raczyłeś zamieszkać w łonie dziewicy, niech cała ziemia Cię wielbi w tej przedwieczornej godzinie. O kiedy ciało przyjąłeś, by stać się do nas podobnym, strudzeni, słabi i grzeszni, znaleźli w Tobie otuchę. Gdy dziś czekamy z ufnością na Twoje przejście, bo przyjście powtórne, umocnij w sercach człowieczych nadzieję, miłość i wiarę. Niech Tobie słowo przedwieczne i Ojcu z duchem najświętszym. Na zawsze będzie podzięka za dar nowego przymierza. Amen. Rzekła Maryja. Co znaczy to pozdrowienie? Zatrwożyłam się w mojej duszy, bo mam porodzić króla, który nie naruszy mojego dziedzictwa. Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, zachować chcę Twoje usta. Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw. Będę strzegł Twoich zapomnień. Przychodzę o świcie i wołam. Pokładam ufność w Twoich słowach. Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, aby rozważać Twoje słowo. W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego i daj mi życie zgodne z Twoim przekazaniem. Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy. Dalecy są oni od Twojego prawa. Jesteś blisko, Panie, i wszystkie Twe przykazania są prawdą. Od dawna wiem z Twoich napomnień, że ustaliłeś je na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże pomsty, Panie, Boże pomsty, ukaż się w blasku. Powstań Ty, który sądzisz ziemię, daj pysznym odpłatę. Jak długo, Panie, występni, jak długo występni chełpić się będą. Pinić się i gadać bezczelnie, i chwalić się będą złoczyńcy. Depczą Twój lud, Panie. Uciskają Twoje dziedzictwo. Mordują wdowę i przybysza. Zabijają sieroty. Mówią, Pan tego nie widzi, nie dostrzega tego Bóg Jakuba.
Pomyślcie na to, chłopcy w narodzie. Kiedy zmądrzejecie bez rozumu? Czy nie usłyszy ten, który wszczepił ucho, ten, który stworzył oko, nie zobaczy? Czy ten, co napomina ludzi, nie będzie ich karał? Ten, który ludzi uczy mądrości? Znane są Panu polskie myśli, wierze są marnością. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, i pouczasz swoim prawem. Aby mu dać wytchnienie w dniach nieszczęśliwych, zanim grób wykopił występ nacji. Pan nie odpycha swojego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa. Sąd się zwróci ku sprawiedliwości. Pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca. Kto wystąpi w mej obronie przeciw niegodziwcom? Kto mnie od złoczyńców zasłoni? Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy, szybko by moja dusza zamieszkała w krainie milczenia. A kiedy myślę, moja noga się chwieje, wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie. Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, Twoja pociecha orzeźbia duszę. Czy może się sprzymierzyć z Tobą Trybunał Bezprawia, który wbrew prawu wprowadza nieszczęście? Chociaż czyhają na życie sprawiedliwego i chociaż krew niewinną potępią. Na pewno Pan będzie moją obroną, a Bóg mój skałą ucieczki. A tamtym za ich niegodziwość zapłaci i własna złość ich skupi. Nasz Pan Bóg im zgubę zgotuje. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Rzekła Maryja, co znaczy to pozdrowienie? Zatrwożyłam się w mojej duszy, bo mam porodzić króla, który nie naruszy mojego dziewictwa. Czytanie z księgi Daniela. Panie, usłysz, Panie, odpuść. Panie, zważ i działaj niezwłocznie, przez wzgląd na siebie samego, mój Boże, bo Twojego imienia wzywano nad Twym miastem i Twoim narodem. Poświęcić swoje istnienie dla mnie, ale czy mówimy również na przykład o Polakach? Zdecydowanie nie. Ja, jeżeli przyjrzymy się na działania... Przejdź, Panie, i nie zwlekaj. Odpuść winy swojemu ludowi. Panie, wysłuchaj łaskawie modlitwy swojego.